Tymczasem no. mamy, przerwę ci Wodku, przepraszam, jest, mamy tak. Wojtka z Kopnia. Trochę niespokojny lot, no i znacznie krócej skoczył niż w kwalifikacjach. Poniżej 100 metrów, a miał 110 metrów na treningu. Szkoda. Dość wysoki jak na ten skok, takie mam wrażenie, noty po 18 punktów, 17,5. 99,5 metra, niewiele poniżej 100 metrów, ale on potrafi znacznie dalej skakać. Tu ten błąd zbyt niskiej pozycji najazdu, pozostawione przede wszystkim pod udzie. Nie ma tego dynamicznego wyjścia, w związku z tym jest trochę rzut na próg, zbyt otwarty, co oczywiście powoduje duży opór powietrza i w pewnym momencie kończy. Bardziej decydujący. A teraz... Z 20 numerem, proszę Państwa, mamy Roberta Mateję i zaraz po nim będzie Adam Małysz. Zatem teraz nasza uwaga powinna skupić się, jak chodzi o pierwszą serię skoków. Wiatr trochę z boku. Szkoda, że nie ma z przodu tego, który powoduje noszenie dość wysoko. Wyjście wcześniej spóźniał. Ale ten skok dobry, powyżej 100 metrów i słyszą Państwo reakcję. Chyba sam także Robert Mateja, piąty zawodnik, mistrz świata Trondheim na średniej skoczni, kiedy sprawił nam tak ogromną niespodziankę i sobie również 106,5 metra będzie prowadził i myślę, że znajdzie się 30 najlepszych, bowiem... No na pewno, bo 30 już zostało jest, tylko tak. Zostało zawodników. 30. Tym, którego za chwilę zobaczymy, jak wiemy, Adam Małysz, no ładnie skoczył Mateja, trzeba go za ten skok pochwalić. No może Polacy powoli dojdą do formy i zdążą z tą formą na nagrano. Dobry wiatr był teraz przez chwilę, nie wiem, czekał pewnie na sygnał trenerów. Niewiele czasu pozostało, miał 15 sekund na wykonanie tego skoku. Adam Małysz spóźnił chyba troszkę odbicie. Tak. I za krótko, poniżej 100 metrów. Poniżej 100 metrów, chociaż technicznie ten skok jest dobry. Problemem Adama Małysza jest zbyt wczesne odbicie i niepełne wykorzystanie tego właśnie łuku napięciowego, jaki tworzy się od pięt poprzez podudzie, kolano, udo do wyjścia i później ma wprawdzie ładnie zaznaczoną tę pozycję do lotu przy wyjściu z progu. 94,5 metra, 10 miejsce, jego sytuacja jeszcze ciągle do końca, zatem tej pierwszej kolejki będzie niejasna. Szkoda, wielki talent w tym roku. Są jakieś błędy szkoleniowe, widać to wyraźnie w jego skakaniu. Nie może się odnaleźć, no wiedzą jak w pewien sposób, co robi źle, nie potrafią tego odbudować. Wyjechali przecież zaraz po konkursie na daleko skakać. 92 metry, Ari Pekka Nikola i jest dopiero szósty. Prowadzi Schmidt przed Schwarzenbergerem, Zygmundem, Peterką, Sakalą. I teraz z numerem 21 jest już Adam Małysz. Takie też miejsce zajmował po pierwszej serii, właśnie 21. No miejmy nadzieję, że to miejsce poprawi, ale żeby to miejsce poprawić, musi skoczyć przynajmniej 100 metrów. Fatalny wiatr ma. Dobrze, że czeka. Nie ma sensu w tej chwili skakać. To jest zbyt mocny wiatr. Bardzo mocny, tak. Nie powinien zresztą zostać puszczony. Jest w tej chwili wstrzymany na rozbiegu. Musi być ta dozwolona prędkość wiatru. Dostał zielone światło? W tej światło. Chwili tak. Zaledwie 2 metry. A to jest ogromnie ważne. Dostał chyba to uderzenie wiatru od razu, kiedy wychodził z progu. Ten skok nie był odległy, a przypomnijmy, to jest chłopak, na którego cała Polska liczyła, że powtórzy wyczyn Wojtka Fortuny. Mistrz olimpijski z Sapporo miał następcę podczas ubiegłorocznego Pucharu Świata w Sapporo. Później podczas próby przedolimpijskiej w Hakubie Adam Małysz odniósł dwa znaczące zwycięstwa na skoczniach japońskich i od razu stał się zawodnikiem, który był w centrum uwagi. Tutaj duży błąd przy tym telemarku wcześniej. Krótszy ten skok, jak widzimy. Tak, 92,5 metra także. A tu Wojciech Skupień skakał już 130 metrów. Jako junior startował w Pucharach Świata, później no zginął gdzieś tam zbyt długo może. To będzie taki dobry moment, był już przecież 18 Pucharze Świata w Ramzał. Bliziutko. Niestety. Zawsze mówiło się o nim, że to jest skoczek jednego skoku, że no nie może jakoś trafić na konkurs, w którym obydwa skoki byłyby jednakowo długie. Obawiałem się, nie chciałem tego mówić przed jego skokiem, ale to się niestety ale szkoda. Potwierdziło. Zaledwie 88 metrów, 23 pozycja, zatem po tym zaskakującym piątym miejscu po pierwszej serii
wraca skupień do uporządkowanego szeregu tam, gdzie Pucharu jego, Świata. Jego miejsce w tym sezonie praktycznie. Ale to ciągle 30 jest dobre miejsce, chociaż taka wielka szansa u siebie dwa równe skoki oddać. I teraz młodziutki, mocny, potrafi skoczyć daleko, ale czasami jakby niepobudzony. Może teraz ta widownia, zbyt wolne przewodzenie, narzekał na to Mikeska, no, ale ma szansę, dobry wiatr. Oj, źle wybił się z progu. Za wolno, za krótko. No, robił co mógł w powietrzu, ale to nie było to, o co chodziło mu na pewno. Niedobrze, za krótko, zdecydowanie za krótko. Noty też niespecjalne. 17, nawet i pół, dopiero szóste miejsce, 93,5 metra. Trzeba umieć wygrywać takie szanse. Szkoda, szóste miejsce oczywiście, to się bardzo dobre w tym sezonie w Pucharze Świata. Ale pozostaje jeszcze Stensrud, na razie Brenden. Zatem Norwegowie już właściwie mogą mówić o zwycięstwie, bo jeżeli nie wygra ten... Jeszcze raz potwierdzenie tej klasyfikacji, którą piąty Harada podawaliśmy. Harada na miejscu piątym. Ostatecznie tak, za Brendenem, Ahonenem, Hanawaldem, Mateja na miejscu szóstym. Mamy pierwszą dziesiątkę już w komplecie dzisiejszego konkursu. Poczekajmy na dalsze miejsca. Pewnie też je za chwilę zobaczymy, na którym miejscu ostatecznie wylądował Wojciech Skupień, a także Adam Małysz. Zaskakujące rozstrzygnięcia. To już wielokrotnie podkreślaliśmy. Peterka, 17 zwycięzca sprzed dwóch lat. Jekle, Freihund, Sakala, oczywiście wszystko wielkie nazwiska. Wśród nich Wakolm, który jest nową postacią. Saito na 21. Małysz na miejscu 23. Za nim Mari-Pekka Nikola, a Wojciech Skupień po tym nieudanym skoku w drugiej serii z 5. miejsca spadł aż na 28. Zamyka